Rozpoczął się nowy rok szkolny dla dzieci uczęszczających do szkół. Nie wszyscy jednak poszli do tych szkół, do jakich by chcieli. Po tym jak zlikwidowana została szkoła podstawowa nr 12, większa część uczniów została przepisana do oddalonej o kilka kilometrów szkoły podstawowej nr 5, w związku z czym bardzo duża liczba osób jest zmuszona do korzystania z komunikacji miejskiej, aby dotrzeć do szkoły. Autobusu dzieci nie mają w dalszym ciągu. I tu zaczyna się problem. Czyli na każdym przystanku jest pełno dzieci. A z drugiego przystanku już po prostu dzieci się nie mieszczą z rodzicami do autobusu i muszą iść na piechotę do szkoły. Jest dużo ludzi, jest ciężko, jest zamieszanie. Do autobusu wejść nie można. Ja był strasznie ścisł w autobusie. Dzieci były przygniecione, jeden na drugim. Dzieci nie miały jak się w ogóle poruszyć. Z drugiego przystanku matki w ogóle nie wsiadły już do autobusu, szły na piechotę. Dużo dzieci jest i jeden autobus, to jest za mało na tyle osób. I ten autobus był wczoraj mały. A ja bym prawie na kolanach siedziałam, tak ciasno było. Godzina 7.30 rano, przystanek autobusowy przy ulicy Mickiewicza w Wałbrzychu. To tutaj rozpoczął się ciąg zdarzeń, do których nigdy miało nie dojść. Sytuacja, jaka wynikła, stworzyła realne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci, które dojeżdżają do szkoły w dzielnicy Podgórze. Jest przepychanka. Dzieci się pchają jedno na drugie. Wczoraj z klasy córki dziecku nogę przyczasło drzwiami, bo nie było miejsca wejść. Kierowca po prostu nóżkę dziecku przyczasnął drzwiami. Człowiek nawet nie może wejść do autobusu, bo jak jest napchany, to wszyscy, jak otworzy kierowca drzwi, a jest pełne przystanek, to wołają, nie ma miejsca i oni się wypchali. No i dlatego przyczasło dziecku nogę, bo dziecko się wypchało. Dużo osób było i każdy stał na schodach, no i przyczasnęło dwóm osób nogę, dlatego że na schodach byli. Jednemu dziecku w ogóle nogę przyczasnęło dwa razy, no bo nie miał gdzie się po prostu poruszyć. Te drzwi co chwilę zaciskały mu nogę. Rodzice zaczęli krzyczeć, żeby drzwi otworzył, bo dziecko ma nogę przyczasniętą drzwiami. Złożyliśmy więc wizytę w gabinecie dyrektorki szkoły podstawowej nr 5, do której na chwilę obecną uczęszcza ponad 600 dzieci. Po pierwsze, tyle co byłam w ratuszu, to wiem, że sprawa autobusu, drugiego autobusu, to co ja usłyszałam, ale o takim zdarzeniu, które pani mówi, nie. Więc już jest uwaga, że nie został dyrektor powiadomiony. Mimo tego, że przez dwa dni dzieci dojeżdżały do szkoły autobusem o zbyt małych gabarytach, stojąc praktycznie jedno na drugim, dyrektorka szkoły stwierdziła, że pierwszy raz słyszy o takiej sytuacji. Wiem, że był jeden autobus, tylko tyle się dowiedziałam. Jeden mały. W tej chwili już jest reakcja, prawda, jest drugi. Więc tak jak powiedziałam na pierwszym apelu, jesteśmy rodziną. Jeżeli coś się zdarza, najpierw jest droga służbowa do dyrektora. Dyrektor wnioskuje, dyrektor mówi, rozmawia z władzami, ponieważ państwo sami zareagowaliście, no i też dobrze, niemniej jednak pominęliście drogę państwo służbową. W tej chwili telewizja jest. Ja na ten temat w tej chwili nie będę rozmawiała, póki nie zapoznam się z tym, co się zdarzyło wczoraj, bo ja o tym nic nie wiem. Po interwencjach rodziców w Urzędzie Miejskim trzeciego dnia podstawiony miał być autobus przegubowy, który mieści większą liczbę osób. Zostało zgłoszone, że autobus, który miał przewozić dzieci ze szkoły nr 12 do szkoły nr 5, no nie jest za duży i nie spełnia tych oczekiwań. Dlatego podjęliśmy interwencję, Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta już na drugi dzień podstawił zdecydowanie większy autobus. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja już po wprowadzeniu większego autobusu, który na przystanek przy ulicy Mickiewicza podjeżdża o godzinie 7.30 rano. Jesteśmy na drugim przystanku. Dopiero dzisiaj puszczono drugi autobus. Wczoraj jeździł mały, dzieci się nie zmieściły. Tak jest. Tak będzie za każdym razem? Wydaje mi się, że tak. Naszym zdaniem powinny jechać dwa autobusy, a jeździ tylko jeden o 7.30. Jeszcze jedna sprawa, dzieci powinny w autobusie siedzieć, a nie stać. A poza tym ten autobus dzisiaj jest duży, a wczoraj był krótki. Połowa dzieci nie wsiadła. Jak się okazało, wielu rodziców, którzy dojeżdżali z dziećmi przez pierwsze dwa dni, postanowiło pojechać busami prywatnych przewoźników lub pół godziny wcześniej. Mimo tego na przystanku stało kilkadziesiąt osób. Podczas kolejnych postojów na trasie wsiadały kolejne grupy rodziców z dziećmi, zapełniając w całości długi autobus. No wcześniej nam zapewniali dojazdy, bezpłatne autobusy. Dojazd do szkoły, no w tej chwili no jest jak jest. Tak samo w szkole. Szkoła miała być po remoncie, miały być ubikacje, miały być szatnie. W
I obecnie nie mamy tam nic. Wiele osób, które dojeżdża z dziećmi do szkoły, nie kasuje biletów na znak protestu, ponieważ jak twierdzą, dojazdy dzieci do szkoły miały być zagwarantowane i bezpłatne. Dzieci razem z rodzicami jeździmy na gapę, ponieważ prezydent obiecał darmowe przejazdy. Nas nie stać na przejazd. Niestety nas nie stać na kupowanie biletów. Jeżeli ktoś ma trójkę dzieci czy dwójkę, to potrzebuje 8 biletów dziennie albo i więcej. No. Więc nie jesteśmy w stanie kupować biletów. Wyślę mandat do Urzędu Miejskiego, prezydentowi. Ja wiem, jadąc autobusem zawsze kasuję bilet, także dla mnie to jest sprawa oczywista. Jadąc autobusem trzeba kasować bilet. W momencie uregulowania tego problemu myślę, że sprawa się wyjaśni. Jest wiele problemów, które w najbliższym czasie będą omawiane. Jeżeli Państwo macie wnioski, ja zapraszam, mówię do siebie, przedstawicieli, bądź tak jak w tej chwili się spotykamy, co prawda z kamerą. Uważam, że gdybyście Państwo przyszli, tak jak mówiłam, przyjdziecie Panie, porozmawiamy, ja zawnioskuję, przekażę sprawę naszym władzom. Kolejną z poruszanych przez rodziców kwestii jest fakt, że aby dojść bezpiecznie do szkoły, trzeba przejść przez kilka przejść dla pieszych przez ruchliwe ulice. Z kolei tylko jedno przejście jest zabezpieczone przez tak zwanego strażnika przejścia. No, na jednym przejściu dla pieszych był stał pan stop, a na drugim już niestety nie. Jeżeli wysiada taka ilość dzieci, on przeprowadza przez jedno przejście, chodnik jest mały, dzieci na niego nie zaczekają, więc idą dalej. To już jest z dobrej woli kierowców, że czekają i przepuszczają te dzieciaczki. Uczniów mam 620, więc przejść do szkoły jest kilkanaście. Więc jeżeli chce Pan zapytać, czy będzie kilkunastu strażników przejść, nie, bo nigdy nasza szkoła nie miała tylu strażników. Dyrekcja szkoły twierdzi, że nie ma potrzeby, aby stawiać na każdym przejściu strażnika, ponieważ dzieci są uczone zasad i przepisów ruchu drogowego. Powiem szczerze, dzieci zapoznaję mu z przejściem ruchu drogowego i tak dalej. Może się zdarzyć wypadek, oczywiście, więc bardzo się cieszymy, że ten strażnik przejścia jest w tym miejscu newralgicznym, gdzie większość dzieci tu z rejonu szkoły numer 12 dojeżdża. Natomiast dzieci dojeżdżają z Glinika, dzieci dojeżdżają z ulicy Świdnickiej i tych strażników musiałoby być kilku, co najmniej 8. To dopiero początek roku szkolnego i początek problemów, z którymi będą musieli poradzić sobie zarówno rodzice, dyrekcja szkoły, jak i władze miasta. Być może, bo takie są zapowiedzi, od października dzieci będzie dowoził specjalny autobus. Rozwiązałoby to problem tłoku oraz przejść dla pieszych. Obiecywali nam wcześniej inne rzeczy, tak? A teraz zrobili swoje i nagle nikogo nie ma, tak? A my musimy się z tymi problemami sami uporać jakoś. Zastanawiają się nad tym, żeby najpóźniej, z początkiem października, przekazać finanse, czy w tym momencie dokonuje się dokładnego oszacowania liczby dzieci oraz kosztów zakupu bilety, aby właśnie, cytuję, najpóźniej z początkiem października przekazać je uczniom. Jednak czy będzie to gimbus, czy po prostu zostaną przekazane bilety autobusowe dla dzieci, okaże się wkrótce.